Cześć, dzień dobry dziewczyny i chłopaki, witam Was serdecznie w mojej kuchni. Co prawda tylko wirtualnie, ale zawsze. Dzisiaj, kiedy nagrywam dla Was ten film, jest okropna pogoda. Pada, jest chłodno i ogólnie, jak to mówi takie niefajne przysłowie, psa z budy by nie wygonił, ale mojego Brunka i owszem, więc ja się po prostu muszę rozgrzać, a rozgrzewam się herbatą z cytryną. Trochę mi już przestygła, więc dodaję, zobaczcie, zdenkowany prawie że miodzik, no ale okres na miody, cytryny i czosnki dobiega końca, więc myślę, że może jeszcze jeden słoiczek, a później to ewentualnie tak okazyjnie do jakiejś lemoniady. A co ja tutaj robię? Ja tutaj z tą herbatą przyszłam, żeby Wam powiedzieć, że będziemy dzisiaj robili, to znaczy ja będę robiła, ale jak chcecie, możecie zrobić razem ze mną, babkę. Ciasto takie typu babka, może być na święta, niekoniecznie, jak po prostu tam sobie zażyczycie, więc, sorry, czuję się po prostu z Wami swojsko, więc pokażę Wam teraz składniki na tę babkę, a potem Wam dokładnie pokażę, co robię. To jest przepyszne ciasto, takie właśnie do kawki. Do kawki, do herbatki i szczerze powiem, byłoby super, gdybym już to ciasto miała, ale niestety wczoraj nie wpadłam na ten pomysł, żeby upiec. I dzisiaj tak szperając po szafkach, mówię, coś bym dobrego zjadła, słodkiego, mówię, kurczę, zrób piekę, ale muszę upiec coś ze składników, jakie mam w domu. Nie będę specjalnie szła i wydawała kasy. No i zobaczyłam, słuchajcie, zobaczyłam kostkę twarogu, więc mówię, może ciasteczka twarogowe takie mam z trzech składników, ale to nie, niestety już na samą myśl o tych ciasteczkach wiedziałam, że to mi jakby nie pomoże w mojej niedoli. I wtedy przypomniałam sobie o tym właśnie cieście, które w moim domu było bardzo często robione, nie tylko w okolicy świąt, ale mówię, świetnie sprawdzi się taka babka, takie ciasto na te święta. Więc potrzebujecie kostkę, masła, może być margaryna, ale ja jednak, wiecie, jestem fanką masła i jeżeli coś piekę w domu, to margaryny po prostu nie używam. 250 g twarogu i 200 g masła. Tutaj mam takie, takie gramatury i to będzie ok. Wyciągnijcie wcześniej. Masło musi być miękkie, no a ser dobrze, żeby był ciepły. I wyciągnijcie też jajka. 3, 4, jeżeli duże to 3, jeżeli małe to 4 jajka. I ja tych jajek właśnie nie wyciągnęłam i to jest mój błąd, ale zanim jeszcze z Wami pogadam, to one troszeczkę złapią temperatury. Najlepiej jak wszystko będzie w temperaturze pokojowej, bo wtedy na pewno unikniecie zakalca. Tu się raczej to nie zdarza, ale no, temperatura to jest podstawa. I co jeszcze potrzebujecie? Potrzebujecie 2 szklanki mąki, cukier. Muszę sprawdzić dokładnie w przepisie, wydaje mi się, że szklankę. Ja i tak dam niepełną, zawsze daję mniej niż w przepisie, więc cały przepis Wam napiszę po prostu pod tym filmem. Proszek do pieczenia, z tego co pamiętam to łyżeczkę. Łyżeczkę soku z cytryny i skórkę z całej cytryny. Dobrze wyszorujcie, spaszcie, a najlepiej jakbyście mieli ekologiczne. Możecie cytrynę zamienić na pomarańcza albo wymieszać, ale cytryna daje zdecydowanie lepszy aromat niż pomarańcza. I to by było na tyle, więc zabieramy się do pieczenia. Ja oczywiście najpierw wypiję sobie herbatę. A na samym końcu, jak już ta nasza babka, to ciasto wystygnie, to myślę, że pokuszę się o lukier cytrynowy w połączeniu z polewą czekoladową. No taką mam dzisiaj fantazję. No dobra, no to zanim zaczniemy, to trzeba jeszcze wspomnieć o takiej rzeczy, że twaróg należy zmielić przez maszynkę, ale możecie równie dobrze użyć do tego zwykłego plastikowego sitka o grubych oczkach, gęstych. Ja bardzo często wykorzystuję to sitko właśnie do przecierania ziemniaków na kopytka czy właśnie sera, jeżeli jest to mała ilość i powiem Wam szczerze, nie znoszę myć maszynki do mielenia, a sitko teraz na szybko opłuczę i będzie spoko. Więc ser należy, twaróg ser, jak tam sobie odmieniacie, należy po prostu go porządnie rozdrobnić, a najlepiej właśnie przetrzeć. Ale całą pracę zaczynamy od utarcia masła ze szklanką cukru. Tak jak mówiłam, ja daję troszeczkę mniej. Potrzebujemy tutaj pana robota, on za nas zrobi tę brudną robotę. U mnie ten klasyczny kubek z Ikei jest świetną miarką, jeżeli chodzi o szklankę. On ma 250 ml i ja zawsze piekę wszystko przy jego pomocy. Najpierw troszkę roztarłam masło, a teraz ten cukier sypnę tak na trzy części, żeby się lepiej połączył. Okej, utarte. Teraz dodam jajka po jednym całym. Na szczęście jajka zdążyły złapać temperaturę pokojową.
Dobra, trochę tutaj nam się nabałaganiło, ale to nic. Dodałam teraz twaróg, skórkę cytryny, dolewam olejek, tu mam zupełną resztkę olejku pomarańczowego, dam też trochę waniliowego, a co tam, oraz łyżkę soku z cytryny. Mąkę oczywiście przesiewamy przez sitko. Ja korzystam z tego samego, przez które przecierałam ser i pomyliłam kolejność, więc musiałam go umyć, wysuszyć. Ale Wy tego nie róbcie, jeśli będziecie korzystali z takiego oto super sprzętu domowego, starej daty, to najpierw mąka, a później ser, chyba że chcecie myć i suszyć. Na koniec łyżeczka proszku do pieczenia, mieszamy i wsypujemy do całości. I teraz będziemy to wszystko chwilę jeszcze wyrabiali w mikserze, a potem już wykładali na blaszkę. To znaczy, jeśli wszyscy razem, to wszyscy razem, ale ja będę aktualnie robiła to sama. Ciasto jest gęste, zobaczcie, takie gęste. No, ale takie ma być. Ciasto w piekarniku, a ja muszę Wam powiedzieć, że przeglądałam swój Instagram i zobaczyłam moje przepyszne kotlety ziemniaczane. A że takie mam szczęście, że zostało mi trochę ziemniaków z wczorajszych krokietów ziemniaczanych, na które tak naprawdę nie miałam pomysłu. No, co prawda w przepisie nie ma twarogu, ale z twarogiem będą, myślę, jeszcze lepsze. Więc szybciutko dodałam tylko składniki, które dodać trzeba, czyli jedno jajko na taką ilość ziemniaków. Jeżeli będzie więcej, to trzeba jajka dać na przykład dwa. Troszkę słodkiej papryki, troszkę pieprzu, troszkę jeszcze dodatkowo soli. 3, 2,5 łyżki mąki. I to wszystko teraz ładnie wyrobię. Możecie dodać jakiś szczypiorek, no akurat ja nie mam. I co? I będę formowała kotleciki, panierowała w bułce tartej i usmażę sobie na patelni. Masa gotowa, a ja Wam jeszcze sprzedam patent. Oczywiście wszędzie jest mąka, no ale tutaj się... Dzisiaj tutaj po prostu toczą się kulinarne przeboje. Sprzedam Wam patent na to, jak na przykład ja panieruję nieraz jakieś kotleciki czy coś. Jajko, wiadomo, trzeba wypić na talerz, ale bułkę tartą spokojnie można wysypać na troszeczkę folii aluminiowej i po skończonej panierce folię można po prostu wyrzucić i nie musimy myć talerzy ani misek. Nie dziękujcie. No, proszę Państwa, tu się będzie robił zaraz sosik. Dodamy jeszcze soli, pieprzu, czosnku granulowanego i czosnku prawdziwego. A tutaj, zobaczcie, prawie jak malowane, ale zaraz będą jeszcze ładniejsze, moje kotlety ziemniaczane. Ekstra. Zawsze jak Wam zostaną ziemniaczki z obiadu, to sobie możecie dodać właśnie cebulki, przypraw, twarogu i o, moim patentem możecie być najedzeni. Proszę, i to się nazywa pyszna kolacja. Do tego spora ilość sosu czosnkowego. Dzisiaj dodałam koperek ten mój mrożony, po prostu sztosik. Dużo czosnku, dobrze doprawiony. No cóż, tutaj nie ma już o czym gadać. Tutaj można tylko wcinać. Dobra, dziewczyny i chłopaki, zaszalałam. Zaszalałam dzisiaj potężnie, ale możecie teraz podziwiać i zobaczyć, jaka ze mnie jest artystka. Kulinarna, co prawda, ale zawsze. Słuchajcie, tak mi się chciało i tak mi się właśnie zrobiło, czyli lukier i polewa czekoladowa. Ale Wy możecie sobie tutaj ozdobić czym chcecie, a możecie nawet niczym nie zdobić i możecie po prostu już robić herbatkę, kawkę i zasiadać. No ale wcześniej ukroić. Co najmniej dwa kawałki. Ja czekam jeszcze chwilę, żeby wszystko ładnie zastygło, ale to już się właśnie dzieje na Waszych oczach i jak się domyślacie, za chwilę będzie degustacja. No dobra, to jeszcze dla wszystkich zainteresowanych, jak wygląda w środku. Zobaczcie, jest, a w ogóle tak pięknie pachnie. Jest aromatyczna, wilgotna, puszysta, a te dziurki świadczą tylko o tym, że się po prostu udała. Także no, pokazuję dla tych, co chcą zobaczyć. I gdyby ktoś czasem mi zarzucił, że wyszedł zakalec, bo z takiego ciasta lubi wyjść zakalec, dlatego uczulam składniki w temperaturze pokojowej. Wtedy mamy pokojowe nastawienie i wszystko się dobrze kończy. Ale zakalec czasem wychodzi każdemu. Niestety, mnie też. To trzymajcie się ciepło, pieczcie, jedzcie i bądźcie szczęśliwi.